Dzisiaj święto objawienia pańskiego, czyli tak zwanych trzech króli. Jak co roku obchody w Jaworznie rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kolegiacie świętego Wojciecha i świętej Katarzyny w centrum miasta. Następnie pochód z trzema królami na czele przemaszerował przez jaworznicki rynek. Zatrzymując się w kilku miejscach i przedstawiając krótkie sceny, które odwoływały się do zasad chrześcijańskich. Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, aby słuchać, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie. W trakcie pochodu śpiewano również kolędy. Wesoło Panu naszemu, oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, skłaniajmy swe czoło Panu naszemu, oddaj... Wśród uczestników pochodu znajdowało się wiele dzieci, które w ten wyjątkowy dzień przebrały się również za postacie trzech króli. Ostatecznie pochód dotarł do stajenki, gdzie trzej królowie złożyli pokłon i dary nowonarodzonemu Jezusowi. Jedną, dwie, 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 dwie.